Na mocy dekretu z 12 grudnia 1981 roku o wprowadzeniu stanu wojennego prowadzenie spraw w procesach politycznych powierzono sądom wojskowym. Słynęły one z wydawania surowych i wieloletnich kar więzienia dla działaczy opozycji oraz konspiracyjnych struktur. Jednym z najgłośniejszych procesów politycznych, który miał miejsce przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego, był tak zwany pierwszy proces przywódców Konfederacji Polski Niepodległej, pierwszej niepodległościowej i antykomunistycznej partii politycznej działającej w PRL. Jej przywódcy zostali aresztowani już we wrześniu 1980 roku. Mówimy tutaj o Leszku Moczulskim, Romualdzie Szeremietiewie, Tadeuszu Stańskim oraz Tadeuszu Jędziszaku. Początkowo proces toczył się przed sądem cywilnym, rozpoczął się 15 czerwca 1981 roku, natomiast w wyniku wprowadzenia stanu wojennego 23 lutego 1982 roku przejął go sąd wojskowy. Nad prawidłowym przebiegiem procesu czuwała specjalna komisja złożona z pracowników KCPZPR, z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury Generalnej. Proces był głośno komentowany nie tylko w prasie krajowej, ale także zagranicznej. Jak się okazało, był to najdłuższy proces polityczny mający miejsce w całych dziejach PRL. W ostatecznym rozrachunku w październiku 1982 roku, gdy zapadł wyrok, okazało się, że Leszek Moczulski został skazany na 7 lat pozbawienia wolności, Tadeusz Stański oraz Romuald Szeremietiew na 5 lat, a ciężko schorowany Tadeusz Jędziszak otrzymał wyrok w zawieszeniu, wyrok opiewający na 2 lata. Nie mamy pojęcia.